Cześć, witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest 4 czerwiec 2020 roku oczywiście i dzisiaj właśnie będziemy sobie sadzić pomidory. Możecie sobie pomyśleć, czemu tak późno. Po prostu chyba każdy może się domyślić, czemu tak późno. Późno to tak, po prostu tak późno dlatego, że po prostu zimna wiosna była. Znaczy w sumie nie było zimy praktycznie, nie było śniegu. Było sucho, w maju był też bardzo zimny, więc nie sadziłem. Było sucho w nocy, po 15 maja nawet przymrozki były. Więc po prostu później pod koniec maja właśnie padał deszcz. Teraz dzisiaj jest akurat 4 czerwiec, czerwiec się jakoś ciepło zaczął. Dzisiaj akurat nie wieje, z 30 stopni na słońcu jest. Nie, może nie całe, albo nawet ponad 30, nie wiem, nie sprawdzam, ale około 30 jest. No i właśnie dzisiaj będziemy sadzić pomidory tak późno, ale nie chce mi się w końcu czekać. No i zaraz Wam wszystko powiem na temat stanowiska, gleby, podłoże, co będę dawał, przedplon i takie tam. Zaraz to wszystko sobie wytłumaczymy. Ale najpierw powiem Wam tutaj trochę o paprykach. Na papryki wczoraj, czyli 3 czerwiec, dałem nawóz azotowy. Papryki, z racji tej, że są roślinami ciepłolubnymi, słabo rosną teraz tak jakby w naszym klimacie, chyba tak to się powinno mówić. Po prostu potrzebują dużo ciepła, jak najcieplej. No i po prostu tutaj, że mamy takie chłodne noce, takie warunki, to po prostu gorzej rośnie. Tu mamy jedną chyba, która najlepiej rośnie. No i tak wygląda, ładnie na Y idzie, jak już kiedyś wspominałem, widzicie, ładnie rośnie, rozrasta. Kwiatki już robi, więc widzicie, ładnie rośnie. Wczoraj był właśnie dawany nawóz azotowy w formie gnojówki z pokrzywy. Tutaj mamy jakieś plamy, nie wiem czemu nawet, poparzenia jakieś. Nie wiem, czy to od zimna, czy od czego. Wątpię, żeby od tego nawozu, bo podlewałem tym nawozem i nic się z nim nie stało. Kapustę podlewałem wczoraj też i też się z nią nic nie stało. A te plamki też w części były z wczoraj, znaczy wczoraj już były. No i co, dałem ten nawóz po prostu, żeby papryczki sobie lepiej rosły. W końcu, że mamy taką ciepłą pogodę, to miejmy nadzieję, że będzie wszystko lepiej już rosło. Jak mogliście już zauważyć, zacząłem sobie już sadzić pomidory tutaj, żeby Was nie zanudzać. Już drugi raz w sumie nagrywam ten odcinek, bo... Znaczy drugi raz. Tam już zacząłem nagrywać, ale po prostu słabo go zacząłem nagrywać. Znaczy dobra, po prostu już nie mówmy o tym. Tutaj sobie przekopałem tutaj to miejsce, stanowisko. Stanowisko tutaj od jakiejś 9 godziny albo 8, od 8, 9 godzina już tutaj jest słonecznie. Od tutaj odmiany, które są zasadzone, to jest Roma VF, karłowy pomidor. Takie w kształcie takiego tak jakby jajka, jak ja to tam nazywam. Chyba to nie jest raczej koktajlowy, tylko to jest taki kształt jajko pomidor. Ale jest tylko karłowy krzak, duży owoc chyba. No i tak to wygląda. Te właśnie krzaki, tutaj też jest Roma VF. Będę właśnie te dwa uprawiał na dwa pędy. Bo po prostu karłowy to wiecie tam... Na dwa pędy, tak zróbmy takie ryzyko. Tutaj ten trzeci to już jest karłowy koralik. No po prostu, znaczy, nie wiem czy karłowy. Jeśli puścicie na kilkanaście pędów, to raczej nie wiem. Umiem dorastać gdzieś do takiej wysokości. No i co, szerokość ładnie rozrasta. Rok temu go miałem, dwa lata temu chyba go nie miałem. Ładne pomidory, czerwony koralik. Ładny. Tu już chyba szóste grono zawiązuje. Pierwsze owoce już małe się robią. Ładnie to wygląda. Pod ten pomidor dałem kompost, pod ten obornik i pod ten obornik. Chcę zobaczyć pomiędzy tymi pomidorami, jaka będzie różnica, tymi Roma VF. A jeszcze na wiosnę, tam pod ten, tam tutaj na ten ogólnie cały rząd dałem obornik bydlęco świński od Kuby, co miałem w inspekcji, który miał grzać, ale po prostu znowu mi nie wyszło to grzanie. I po prostu, żeby nie marnować obornika, tego tutaj zastosowałem. Więc jak tutaj tu wyglądają te pomidory karłowe i te koktajlowe. Sadzone co pół metra. No i co tu więcej powiedzieć. Oczywiście już podlałem. Tam część mówi, że powinno się nie podlewać po zasadzeniu przez tam tydzień czy tam więcej. Żeby po prostu korzeń ten robiło swój. Moim zdaniem, jak ja teraz to sadzę chyba o 14, coś takiego, to po prostu trzeba podlać, bo by mi klapu i no nie wiem, czy mi pod koniec dnia by to rosło. Po prostu każdy ma swoje zdanie na temat tych pomidorów, czy je podlać po posadzeniu, czy nie. Ja podlewam akurat. Dobrze, przejdźmy dalej.
Tutaj już, no, przepraszam was, ten bałagan, ale po prostu tutaj wszystko się dzieje, tyle rzeczy, że ja nie mogę. Dobrze, tutaj mamy te paliki, już kiedyś o nich wspominałem na filmie. Pierwszy raz robię taki profesjonalny system do pomidorów, podwiązywania. Chwila, tylko tu koszulkę zdejmę, bo tu wisi. Zaraz wam tutaj pokażę. No, można to nazwać profesjonalnym. O, tak wygląda. Trzy paliki i tak, nie wiem ile to w sumie może mieć. Tutaj specjalnie dałem, przykopałem tutaj, żeby tu było więcej miejsca, bo tak to bym miał po prostu po cztery pomidory bym tutaj miał, a tak to bym miał tutaj pięć. Więc tak, tutaj są miejsca, dwa barony, dwa odmiany Baron F1. Tu będzie jeden malinowy, jeden Yellow Perfection, czyli żółty koktajlówka, i tu już jeden wsadziłem, a zaraz wam o nim opowiem. Konstrukcja ta jest zakopana na coś koło chyba 60-70 cm ziemi i ubita kamieniami naokoło, żeby tu się solidnie trzymała i się solidnie trzyma. Normalnie mogę sobie na to wskoczyć, sobie tu po prostu siedzieć na tym. Tu mamy taką listewkę, nie wiem jak to się nazywa, listewka, chyba coś takiego. No, nie nawierciłem tutaj dziur, bo po prostu nie miałem czasu, albo teraz, znaczy jak to robiłem chyba w maju, no to po prostu teraz przedłużacz bym nie miał, żeby to wszystko zrobić, ale myślę, że tak będzie się dobrze trzymać i tak. Wysokość około 1,80 m, długość myślę, że coś koło, nie wiem, 3,5 metra może, nie wiem, nie mierzyłem długości. Stanowisko jest tutaj od jakiejś 9 godziny właśnie słoneczne. Przepraszam was za dźwięki w tle kosiarki, ale to już nie zależy ode mnie. Dobrze, więc tak, stanowisko jak już mówiłem, od 9 i 10 już jest tutaj słonecznie. Podłoże, które tutaj jest, to jest klasa gleby druga. Taka normalna w sumie ziemia. Obory tu pierwszy raz uprawiam właśnie na tym stanowisku, bo tutaj akurat ogródek w tym roku był właśnie powiększony, ale obornik chyba nie był stosowany. Jesienią poprzedniego roku było stosowane, właśnie w 2019 roku na jesień był dawany wapno, z czego dawałem odcinek nawet. Rozsypywam tutaj też popiół drzewny w formie tego tam potasu, tamtych nawozów. No i co? No i tutaj jeszcze podkorzeń. Widzicie, tu już Baron F1 zasadziłem, w ogóle przecież wam nawet nie powiedziałem. Baron F1, odmiana, pierwsze grono już się robi. No i tak. Skończyłem na tym, że pod korzeń mu dałem obornik i rzodkiewki, ponieważ słyszałem o tym, że rzodkiewki są dobre jako przedplon. I właśnie korzeń jest najważniejszy, ale ja po prostu biorę na przykład tam 3 rzodkiewki albo 4 tam, daję pod korzeń, znaczy daję obornik, daję potem na to rzodkiewki, później dżdżownicę i to wszystko, jak się będzie rozkładać, będzie ładny nawóz i pomidory z tego powinny skorzystać. Dobrze, więc jak widzicie, pierwszy baron jest zasilony, baron F1, tu mam drugi oczywiście, zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Pierwszy baron F1 jest zasilony obornikiem kurzym i właśnie tymi rzodkiewkami. Tamte nie są jak coś rzodkiewkami nawożone, tym przedplonem, bo tutaj były tylko te rzodkiewki siane na przedplon. Więc tak, tutaj obornikiem kurzym, a tutaj będzie kompostem i tutaj już mogę wam pokazać mój piękny kompost i oczywiście jest troszkę nieprzerobiony, ale w dużej części już jest przerobiony, można powiedzieć, że jest praktycznie prawie czysta ziemia. No i co, tutaj będzie drugi baron obok niego, więc no po prostu lubię ryzykować, znaczy nie lubię ryzykować, tylko w tym roku tak sobie patrzę, jakie będą różnice pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy na przykład nawożeniem kurzym obornikiem, a nawożeniem po prostu no kompostem. Ustawiam sobie pomidory tak, aby grono było w moją stronę, że wiecie, łatwiej było mi tutaj sięgać. No i tak myślę, że będzie dobrze. Widzicie, jest w dużej doniczce, przez co ciężko mi się wyjmuje, czyli nie o tyle, co się ciężko wyjmuje, tylko o tyle, co się ciężko przesadza, ponieważ wszystko się rozsypuje, znaczy korzenie są dobrze rozwinięte, ale po prostu zawsze coś tam się rozsypie. Dobrze, więc jeśli chodzi o sąsiedztwo warzyw, obok pomidorów rośnie na przykład papryka, ale to chyba nie jest złe sąsiedztwo, ale jak już widzicie, są ziemniaki. I tutaj są ziemniaki za ogródkiem na polu, więc to może być po prostu złe sąsiedztwo. Tak samo jak bób, złe sąsiedztwo z pomidorami. Ale za to bób, dobre sąsiedztwo z ziemniakami. I za to, i dlatego posadziłem czosnek koło pomidorów. Jak ja mówię. Po prostu posadziłem czosnek koło pomidorów, żeby chociaż jakieś dobre sąsiedztwo to było, że na siebie oddziaływały. No i co? Ja tutaj sobie zasadzę ten pomidor, albo po prostu, widzicie, na kompoście sadzę normalnie, bo kompost nie spali, oczywiście, jeśli dobrze wiecie.
Rzodkiewki to tam nie wiem, ale po prostu rzodkiewki, zobaczcie, tutaj przemieszamy troszeczkę. No i tutaj dajemy kilka rzodkiewek, przemieszajmy, o. No i niech sobie tak są, tam się trochę je wbije, bo nie wiem, czy spalą, ale raczej nie powinny spalić, bo dlaczego? Teraz wyjmuję to z doniczki, wsadzam, przykopuję i na końcu, jak to po prostu wszystko wsadzę, to podleję. Myślę, że już wszystko tutaj o tym powiedziałem. Wysoko są te pomidory, te wszystkie tutaj, ponieważ rok temu miałem na gdzieś wysokości te i te malinowe żarówki, co miałem, to tutaj, co miałem te pomidory, to już o, nie starczyły po prostu te podpory amatorskie. Jak miałem jeden tutaj, jeden palik, drugi palik i sznurki tak poprzeplatane, tak jak widzieliście rok temu, zobaczcie sobie odcinki, po prostu nie róbcie tak. Dlatego w tym roku pełna profeska, wysoko robię, wysoko mierzę. No i co, tak owijam jak przy paprykach, jak widzicie. Nie ma co przedłużyć odcinka, biorę się za dalsze sadzenie. Tutaj będzie kolejny Yellow Perfection, ale tutaj będzie już nawożony kompostem, bo tamten jest obornikiem, a tutaj będzie nawożony obornikiem raczej. No i co, pokażę wam efekt końcowy, jeszcze na koniec filmu wam pokażę, znaczy powiem, jakie są konkretnie odmiany. Jakbyście po prostu zapomnieli, bo dobrze, więc już skończyłem sobie sadzić. Zaraz wam wszystko powiem. Tutaj przy tym baronie drugim, baron F1, tutaj przy tym miałem problem, przy tym nie miałem problemu z przesadzaniem, ale o tym zaraz. No i co, jak to tu wygląda? Tak to wygląda, wszystko popodwiązywane na te sznurki. Jak widzicie, zaraz wszystko podlewam oczywiście. Dobrze, tu mamy pierwsze grono, już się robi drugie. Tutaj już mamy pierwsze grono, drugie już się otwiera, kwiatki od drugiego grona. Tutaj przy malinowym ożarowskim mamy jedno grono, drugie jeszcze się nie robi, bo akurat on miał malutką doniczkę, ten malinowo-ożarowski, więc o, dokładnie w takiej był, no to więc duża nie jest. Ten tutaj Yellow Perfection robi pierwsze grono i tamten też robi pierwsze grono, akurat im się nie śpieszy, tak jakby wspominał tymi z gronami. Więc tak, no to jest ten baron F1 idzie na jeden pęd, drugi baron F1 idzie na jeden pęd, malinowy ożarowski idzie na jeden pęd, te Yellow Perfection to są te żółte kokrylówki, one idą akurat na dwa pędy, jak widzicie, jeden idzie tu pęd, a tutaj ten wilk, jak to się mówi, te wilki, no to on idzie, to jest ten kolejny pęd, to będzie ten właśnie, tak będzie na dwa pędy szło, jedno grono, drugie grono, już się robi i właśnie chcę, żeby tutaj te pomidory szły tak do góry i żeby tutaj tak wisiały tak ładnie te żółte owoce, myślę, że będzie ładnie to wyglądać. No i co, tutaj ten też będzie na dwa pędy prowadzony, no i co dalej. Tak jak mówiłem, to ten Roma VF też będą dwa pędy prowadzone i koralik też na dwa pędy. Nie wiem, czym wam mówiłem, ale tak, jeśli chodzi o to nawożenie, tu mamy obornik kurzy i rzodkiewki pod korzeń dane, tu mamy kompost i rzodkiewki, tutaj przy malinowym ożarowskim akurat już nie miałem rzodkiewek, więc tutaj jest tylko kompost, bo mówimy, że tam obornik kurzy Aldem, ostatecznie kompost. I tutaj dałem obornik kurzy, a tutaj dałem kompost z rzodkiewkami. Tutaj też rzodkiewki są, więc tak. Rzodkiewek tylko nie mam przy malinowym ożarowskim i przy tamtych nie ma rzodkiewek. Więc tak to wygląda. Idę podlać i zaraz będzie zakończenie odcinka. Trzymajcie kciuki za to, żeby się wszystkie pomidory przyjęły. No i co, podlałem dużą ilością wody. Znaczy aż tak dużo po prostu, żeby... Wystarczająco dużo na to, żeby sobie tam... Korzenie wszystkie zaciągnęły wodę dobrze, żeby im starczyło do wieczora. Chociaż nie wiem, czy na wieczór podleję, albo jutro, bo to się podlewa raz na parę dni. No tak w miarę dużo podlałem. No i tak to wygląda, tak jak już mówiłem. Już koniec odcinka. Już sznurki są, 5 pomidorów tutaj, 3 tam, czyli mam już ich 9. No i co? Pod wieczór muszę jeszcze... opryskać bób na mszyce, bo dzisiaj o 6 rano opryskałem na mszyce i wywarem z cebuli i znowu nie zadziałał, więc muszę opryskać opryskiem sody tam, no naturalne, sam robię pryski oczywiście. No i co, reszta dobrze rośnie, pietruszka, pokażę wam pietruszkę, w końcu wam pokażę, tak ładnie rośnie. No widzicie, kapusta, jak ładnie rośnie. Dobrze, myślę, że odcinek, o tu wam pokażę, to jest w ogóle też odmiana Roma VF, ten sam co tam są te dwa.
To jest tylko ziemia taka, jak już kiedyś mówiłem na odcinku. Dobrze, to byłoby na tle dzisiejszego odcinka. Tym, tą kapustką ładną i z Stachem, moim strachem na wróble, zakończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Może do końca czerwca uda nam się dobić 250 albo te 300, bo do końca maja chciałem wbić 250 albo już chociaż te 230 udało nam się wbić. Właśnie do końca maja te 230 subskrypcji. No cieszę się z tego, tam jakieś fajne osiągnięcie nawet. No to może nam się uda 250 do końca czerwca. Subskrybujcie kanał, obejrzyjcie poprzednie filmy. Macie tutaj odcinek sadzenia papryki. Tutaj macie odcinek z, no nie wiem w sumie z czego, z sadzenia kapusty. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.